Guten Morgen. O, brudny obiektyw. Guten Morgen, butem w mordę. Zobaczcie, co tu stoi, co to jest? O, Volkswagen. Volkswagen i to chyba Golf? Nawet jest Golf. O, tu jest napisane Golf. Golf CL. Co wyróżnia tego Golfa? To, że jest to Golf 2 z poswapowanym 1.8 turbo i powolutku, widzieliście, już pokazywałem wam tę dwójeczkę, tylko oczywiście no, części od traktorów wszędzie się walają. Rozpocząłem pracę nad tym Golfem. Golf jest ogólnie palący i jeżdżący, aczkolwiek ma nawet zamontowany napęd 4x4, aczkolwiek nieuruchomiony Haldex. Dostałem kontroler do tego Haldexa. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Jest to urządzenie. Tak to wygląda. Tak wygląda przerobiony sterownik. To jest przerobiony sterownik. Jest do tego jeszcze kontroler. Oczywiście nie mam do tego jeszcze wiązki i tak dalej, muszę to wszystko porobić. Haldex mam wymontowany i patrzcie. To jest Haldex i Boże. Do tego Haldexa ja muszę tamten kontroler zamontować. W ogóle fajnie by było, wiecie co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał ten kontroler w ogóle na stole uruchomić, odpalić, zobaczyć jak to będzie działało, wiecie? Bardzo mnie to ciekawi. Filmik z rozbiórki, z przekroju takiego Haldexa robiłem, także jak to działa, co to robi, to możecie zobaczyć. Całe sterowanie to jest tak naprawdę tutaj zawór i sterowanie pompą elektryczną. Pompa tworzy ciśnienie, zawór wpuszcza to ciśnienie na sprzęgło i włącza napęd tyłu, napęd tylny. I to wszystko w napędzie na Haldex mamy tutaj w tej generacji. Mamy przód na stałe i tył po prostu dopinamy właśnie tym sprzęgłem. Także to robi całą robotę i uznałem, że zanim to uruchomię, zanim wstawię ten kontroler, to muszę zrobić porządek z tym, co się dzieje pod spodem. Już wam pokazuję, o co chodzi. Zaraz wyjmę latareczkę, bo nie wiem jak ze światłem. Słuchajcie, Haldex, to jest w ogóle cała belka zamontowana z Golfa Synchro. Synchro, dobrze mówię? Chyba tak, czy z Golfa Country? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie, patrzcie, tu został wstawiony zbiornik z Golfa Synchro i ten zbiornik został tak zamontowany, że belka, do której nie wiem jak wam to zobrazować w ogóle, tutaj jest przyspawana między podłużnicami taka belka. Do tej belki musi być przykręcony Haldex na poduszce, tu jest poduszka, który jest na stałe przykręcony do belki i tworzy to tylną część zawieszenia, tylną część jakby podpory całej belki, bo mamy tutaj belkę zamocowaną tu, tutaj, tutaj i tutaj przy Haldexie z tyłu. Do belki natomiast są przykręcone wahacze, czyli jeden wahacz i drugi wahacz. I słuchajcie, to było tak zrobione tutaj, kurde masakra, ktoś wstawił zbiornik, następnie przyspawał belkę i już nie było możliwości, nie, inaczej, cofnij to wszystko. Ktoś przyspawał tę belkę, zamocował Haldex, wstawił zbiornik, następnie, to co wam teraz mówię, to jest horror, następnie wstawił podłogę. Wiecie co to oznacza? Zamknął tam w tej przestrzeni zbiornik bez możliwości demontażu go jakiegokolwiek. Po prostu zbiornik został zaspawany. Także ja w tym momencie co muszę zrobić, to muszę wyciąć tę belkę, która tu została przyspawana. Tutaj już z jednej strony to rozciąłem. W tej chwili opuścić muszę jeszcze ten wahacz i spróbuję ten zbiornik wymontować. Dlaczego wymontowuję ten zbiornik? No bo to jest absurd, tu nie ma na niego miejsca, tutaj nie ma miejsca, tu jest za wąsko, żeby poprzykręcać śruby i tak dalej. I jest to po prostu źle, żeby był ten zbiornik, także ten zbiornik wywalam.
Tutaj patrzcie, on już jakiś klejony był. I wpadnie tuningowy, aluminiowy, normalny zbiornik. Normalnie go zamocuję, tak żeby był do wszystkiego dostęp, żeby to było zrobione porządnie. Kolejna kwestia. Przez to, żeby ten zbiornik tu się zmieścił, nie można było dać odpowiednio wysoko tej belki, jakby na której zawieszony jest Haldex, oraz sam Haldex został obniżony. Przez to, że Haldex został obniżony, geometria całej belki się zmieniła i tak jak widzieliście na filmiku z Golfem, z tyłu był mocny negatyw. Nawet teraz, jak spojrzycie na koło tylne, nie wiem czy to zobaczycie, jest bardzo mocny negatyw ze względu na to, że belka jest wywinięta do dołu. Dlatego wywalam zbiornik, podnoszę całą belkę, tylne mocowanie belki razem z Haldexem do góry, przez co wahacze pójdą w dół, geometria ustawi się tak jak trzeba oraz półośki będą na swojej pozycji, bo półosie też były w taki sposób teraz, czyli tak jak w samochodach, gdzie jest zrobiona ekstremalna gleba. Dobra, opuszczam teraz drugi wahacz i spróbuję wyrwać ten zbiornik. Podpinałem już od niego kable, podpinałem rurki, benzyna jest spuszczona. Spróbuję go wyjąć i może pokażę Wam, co więcej tutaj się dzieje. Oprócz tego takie kwiatki. Ogólnie Golf jest dosyć zdrowy. No naprawdę, jak na Golfa dwójkę jest spoko. No ale takie tutaj herezje. Wiecie, coś było spawane. W ogóle nie zabezpieczone w żaden sposób. Tutaj na tych rancikach trochę jest korozji, także korzystając z okazji, że to będę miał wyjęte, doczyszczę co się da, zabezpieczę to jakimś epoksydem. Kolejna sprawa jeszcze związana z tym całym zamieszaniem. Wydech, patrzcie, został poprowadzony górą nad belką. W momencie jak belka pójdzie na swoje miejsce, czyli jak ją podniosę, wydech będzie szedł dołem. I dołem ten wydech powinien iść. Wtedy on będzie miał normalny wygląd, normalny kształt. Także ten cały końcowy tłumik, to wszystko będzie przerobione. No a tutaj zamiast tego, no to będzie zbiornik aluminiowy. Ładnie się go wkomponuje z tyłu, także powinno być ok. Będzie zapierdzielator taki. Patrzcie, jaka poduszeczka. Tu wszędzie to taka rzeźba jest na maksa po prostu. No ale nie oceniam. Nie oceniam. I patrzcie. Zostało tak zrobione, że ja nie mogę wyjąć zbiornika. Mimo, że ja już jedną stronę belki odciąłem. Już jest w ogóle obcięta i dalej nie mogę wyjąć tego zbiornika. Zobaczcie, zbiornik mam wyjęty, bo nie zła rzeź, żeby go wyrwać. I patrzcie, o co tu chodzi. Ten samochód był budowany jakoś od dupy strony, czyli został wsadzona belka z Haldexem, przyspawane to mocowanie, wrzucony zbiornik, prawdopodobnie od góry i zaspawane tym. Także ktoś po prostu, no kurde, nie wiem, no spójrzcie. Przecież tu, jak to było zamocowane, to nie ma opcji, żeby wyjąć ten zbiornik, bo to jest, to zachodzi jakby ta część, ta kiszka taka. Widzicie, ta kiszka zachodzi, tu szła belka. No to chore było. No ale w sumie z drugiej strony ten zbiornik trzymał się bez żadnych mocowań. No ale bez sensu, no totalny bezsens, nie dało się też zatankować do pełna. Jakie teraz będzie postępowanie? Zamontować trzeba tu Haldex, skręcić z półosiami, skręcić z wałem napędowym, ustawić belkę,
czyli ustalić, na jakiej wysokości to ma być względem karoserii i dopiero wtedy to oczywiście wywalamy. Tutaj trzeba oczyścić, bo jest rdza, oczyścić te rdze, pomalować, zaspawać i wtedy jak będziemy mieli to ustalone, dopiero wtedy spawać jakieś mocowanie. Czy to ma być takie mocowanie? Szczerze mówiąc, słabo to wygląda, może zobaczymy. No ale nie, kurde, nie coś takiego, bo to naprawdę ręce opadają. Musi w każdym razie belka pójść. O, patrzcie. Widzicie, belka musi pójść do góry, przynajmniej tych kilka centymetrów. I zobaczymy, co będzie. I zobaczymy, co będzie dalej, ale to już pewnie. To już pewnie albo w tym odcinku, albo w następnym. W międzyczasie chciałbym odpalić ten sterownik od Haldexa, także muszę ściągnąć sobie jakieś schematy, zobaczyć jak to działa. Fajnie by było na stole go odpalić. Myślę, że powinno się dać. Brudzi się to cholerstwo. Update takie, co z golfem się dzieje teraz w tej chwili. Golf dalej jest na swoim miejscu. I patrzcie, koło. Jest przykręcone koło. I co się dzieje? Co się dzieje? A dzieje się trochę. Wstawiłem Haldex ponownie, bo wyjąłem i wstawiłem teraz go. Postanowiłem sprawdzić, jakie ustawienie belki będzie optymalne i zobaczcie, zademonstruję Wam. Teraz jest jakby ustawiony, troszeczkę zglebiony jest. On nie będzie tak nisko, jak jest teraz. Będzie stał troszeczkę wyżej. I patrzcie, jak będzie pracowało koło, kiedy będę ruszał belką, czyli ogólnie o co chodzi. Jaki wpływ ma pozycja tylna belki na kąt pochylenia koła. Ja sobie beleczką teraz poruszam. O, jak ładnie. Idzie w dół i w górę. I w górę. I jeszcze raz w dół. No. To teraz już wiecie, o co tu chodzi. Dlaczego tak się z tym tutaj bawię. I wyjdzie, że będzie na styk. Po prostu na maksa muszę to podnieść. Musi być wyżej niż to, jak było. To w ogóle wytnę. Zrobię tu jakieś swoje mocowania, wiecie. Tego Haldexu. To w ogóle ta skrzynka jest wyspawana pod złym kątem. Ale na szczęście to nie problem, bo mogę sobie, wiecie, podkładkami tutaj wyregulować i ustawić Haldex tak, żeby odpowiednio był do wału napędowego, bo wcześniej było tak zrobione, że w ogóle nie starczało wału i tam podkładki takie były dane pod śruby i w ogóle, czy nie jest to jakiś problem, nie było to źle zrobione, ale teraz jak dobrze pójdzie, wszystko będzie bez żadnych podkładek, po prostu wał przykręcony do Haldexu. Także następnym etapem będzie tutaj w tym momencie dorobienie mocowań, no to rozbiórka tego wszystkiego do zera, dorobienie mocowań do belki i sprawdzenie Haldexu na stole. Wyciąłem resztkę tego wspornika, który tam był. No i na czymś takim trzymała się cała belka z Haldexem. Staramy się zrobić to, żeby było solidniej trochę, troszeczkę. Dzień dobry. To tak minęło już troszeczkę czasu od ostatniego update'u na temat golfa. To nie jest tak, że wjeżdżasz golfem dwa dni i golf jest gotowy. Nie, nie, nie. To jest tak, że wjeżdżasz golfem, robisz traktory, a w międzyczasie coś tam w golfie. Ech, dobra, tak to wygląda. Słuchajcie, wykorzystałem dwie poduszki z Citroena. Wyspawałem takie mocowanie tutaj. Nie oceniajcie moich spawów, naprawdę, wybaczcie mi. Nie będę już się rozdrabiał na temat tych spawów. Spoin w zasadzie powinienem powiedzieć. Jest przetopione, będzie się trzymać i tego się trzymajmy, tego faktu. Słuchajcie, wózek musiałem podnieść, patrzcie, względem tego, co tutaj było,
Patrzcie, to był na takim poziomie. To była poduszka. Także on był... Zaraz wam pokażę. Ten wózek był gdzieś... O tak? O tak, o tyle niżej był. Widzicie? Czyli było jakoś tyle centymetrów był niżej. Poza tym wstawię tutaj nowy zbiornik tuningowy, taki normalny, aluminiowy. Zamocuję go tak jak trzeba. Na tych dwóch poduszkach tabelka, mocowanie Haldexu będzie się normalnie trzymało. Tutaj mam taką sztabę. Pozostanie mi jeszcze tylko wyspawać taką konstrukcję, żeby to stabilnie trzymało mi się tutaj podłużnic. Także myślę, że temat mocowania Haldexu już będę miał załatwiony. Tutaj tak czy inaczej tę podłogę trzeba byłoby wyciąć, żeby to zamontować. Inaczej bym chyba tego nie robił. Poza tym, przez to, że ona i tak już jest wycięta, no to będę mógł sobie zbiornik zamontować trochę wyżej, bo tak jak oglądałem podobnie wykonane projekty, no to te zbiorniki to tak mocno tu wystawały. No ja postaram się ten zbiornik, żeby był w miarę, żeby on był schowany w tym samochodzie. I cóż, myślę, że następny update, jaki będę nagrywał, to już będzie z wkładaniem zbiornika. Już będę miał wyspawane tutaj mocowanie. Chcę tę belkę, która będzie trzymała te poduszki, żeby była przykręcona do podłużnicy oraz przykręcona do tutaj do nadkola, tutaj do tej kolumny amortyzatora, żeby dodatkowo działała jak taka rozpórka tutaj tego tyłu. No bo przez to, że mamy wyciętą podłogę, no to zobaczcie, no kiepsko to wygląda po pierwsze, ale tutaj te podłużnice, one nie mają żadnego wzmocnienia, także sporo ta konstrukcja pozostawia do życzenia, jak to jest zrobione. No, mam nadzieję, że doprowadzę tego Golfika do ładu, no i że też ta konstrukcja będzie, wiecie, sztywna i stabilna, że to będzie fajnie, że będzie fajnie jeździło. No zastosowałem tutaj takie dwie poduszki, które naprawdę to jest na wyrost. Tu wystarczyłaby spokojnie jedna taka sztuka, ale dałem dwie, żeby to działało. Jest to poduszka tylnej belki z Citroena. Co jest istotne, tutaj siły, które działają na koło, góra-dół, one są oparte tutaj na MacPersonie, także to ona tam na belkę nie działają tak duże siły. Czyli te poduszki, one są przystosowane do tego, aby trzymało się na nich całe zawieszenie. Natomiast tu one będą trzymały tylko belkę Haldexa, czyli są bardzo mocne względem pracy, którą będą musiały wykonywać. Co mnie cieszy, bo na pewno to będzie rozwiązanie solidne. Poza tym te poduszki od Citroena kosztują 20 zł za sztukę, także są po prostu tanie. No ale po co mam jakieś wymyślne elementy kupować, skoro mam dostępne takie fajne, budżetowe. No i to będzie tyle na chwilę obecną. Następny update w toku.